Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No Ameryka nie ma wojska. No w każdym razie nie będzie miała wojska już niedługo. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach o filmikach, które bardzo często są zdemonetyzowane. Dlaczego Ameryka nie będzie miała wojska? No dlatego, że teraz w zasadzie 60% młodych ludzi, no to nie nadaje się do wojska, no bo ma nadwagę, ma na jakieś najróżniejsze tam problemy, czy psychiczne, czy fizyczne. 70% no to w ogóle tej młodzieży to są antywojskowi marksiści, to są lewacy. Oni po prostu uważają, że no, marksiści chcą zniszczyć wolny rynek, chcą zniszczyć kapitalizm, chcą zniszczyć siłę Ameryki. Dlatego też wojsko jest na ich celu. Do tego do wojska też dużo się zaczęło przyjmować ludzi, no te budżetówki. Ludzi, którzy widzieli w tym szansę na swoją emeryturę wojskową bez wojny, bez jakichś tam konfliktów, bez biegania z karabinami. Opanowali całą Amerykę. Lewacy, wszyscy ci admirałowie, admirałem marynarki, jednym z admirałów marynarki to jest transwestyta, który w zasadzie wchodzi w spódnicy i w takim gorsecie. Jest dumą amerykańskiej administracji Bidena. Także całe wojsko się zdegenerowało. Ogólnie rzecz biorąc, dużo tych generałów lewackich, zielonych, którzy nigdy tam nie strzelali, są po najróżniejszych, bardzo drogich, prywatnych uniwersytetach. Oni propagują tą lewacką, postępową ideologię marksizmu, leninizmu. W marynarce wojennej, w łodziach podwodnych, no to zaczęli tam, powiedzmy, w ramach równości przyjmować kobiety. No, okazywało się, że w zasadzie tam chyba 60-70% tych wszystkich kobiet, które lądowały na tych łodziach podwodnych, no to kończyły swoją karierę w ciągu 9-10 miesięcy, no i rodziły dzieci i szły powiedzmy na macierzyński i tak dalej. No wiadomo, jak to się dzieje, kiedy są macice i są plemniki na 4 metrach kwadratowych. W marynarce to był właśnie cały cyrk. W lotnictwie jeszcze gorzej. W lotnictwie lewacy wydali kilkanaście milionów na zrobienie skafandrów dla pilotek w myśliwcach w ciąży. Także tego rodzaju idiotyzm jest. No ogólnie rzecz biorąc, ludzie nie chcą iść do wojska. Nigdy nikt, w żadnym kraju nikt nie chce iść do wojska, tak, no bo to jest ciężki kawałek chleba. Dzisiaj ten rynek, można powiedzieć, roboczy jest dosyć mocny. Na każde w sumie miejsce w sumie jest tak silne, że są dwa miejsca na jedną osobę poszukującą pracę. Rozdawnictwo w Ameryce też się zrobiło takie duże, że dużo ludziom nie chce się pracować, nie chce iść się do wojska. Proporcje pomiędzy ludnością, która jest w wojsku, na przykład Alaska. Alaska to jest jednym ze stanów, gdzie w sumie jest bardzo duży procent, największy procent ludzi, którzy lądują w siłach zbrojnych, no bo tam za bardzo nie ma możliwości, tam ludzie chcą się wyrwać i tak dalej, to od dziesiątek, od setek lat jest to powód. No ale większość tych stanów, gdzie mają uniwersytety, gdzie mają dużo właśnie budżetówkę, Chicago, San Francisco, Illinois,
Pensylwania, Oregon, wszystkie te lewackie stany, no to tam nie ma. Nie ma po prostu ludzi chętnych, żeby szli do wojska. Lewacy wyeliminowali w szkołach średnich. No to była taka tradycja w Ameryce po wojnie, lata 50., 60., 70., że była taka rezerwa kadetów. W sumie przychodzili, reklamowali, żeby ludzie szli do wojska. No to na dużo uniwersytetach to pozabraniali. Pozabraniali po prostu na Harvardzie. Harvard, no to jest uczelnia, powiedzmy, którą może znacie z filmu Love Story z lat tam 70. Córka Muhammada Baracka Obamy chodziła tam na Harvard. No to oni tam zabronili. Zabronili przychodzić tym, rekrutacja była zabroniona. No dlaczego rekrutacja? No bo przymusowe wojsko się skończyło. Przymusowe wojsko się skończyło w 1973 roku, czyli ten można powiedzieć wojna w Wietnamie. Dlaczego się skończyła? No dlatego, że jak był ten pobór przymusowy, no to oni robili takie losowania. Tam roczniki były, powiedzmy, od 18 tam do chyba 29 roku życia. To nie było tak szeroko, tam 10-11 lat był ten przekrój. Podzielili rok na 365 dni, czyli nie na miesiące, nie na dni. No i zaczęli tam losować. No i w zależności, który dzień roku wypadał, no to ludzie szli właśnie do poboru na tej zasadzie. Także to miało to rozdzielić. No było dużo wyjątków, między innymi Anthony Fauci, ta łachudra covidowa, no to on jest w wojsku, on jest w budżetówce 50 parę lat, on między innymi uciekł przed poborem do wojska, no bo poszedł pracować dla jakiejś tam, dla szpitala chyba wojskowego, czyli jakiegoś państwowego, no i on zaczął właśnie tą karierę swojego łachudry w budżetówce od czegoś takiego. Także ludzie uciekali, jak mieli tam dzieci, jak byli, powiedzmy, mieli rodziny, mieli dzieci, no to też ich tam nie brali. Były jakieś wyjątki, no ale to było przymusowe. Czarnych brali do wojska. W latach 60-tych, 70-tych to komuniści w zasadzie zaczęli wprowadzać wśród czarnych. Czarni, no to jest tam chyba 11-12% społeczeństwa. No to żeby rozłożyć od środka cały ten wolny rynek, cały ten kapitalizm, no to zaczęli wprowadzać muzułmanizm. Muzułmanizm właśnie bardzo dużo, ci wszystkie te czarne pantery, te najróżniejsze muzułmańskie organizacje zdobyły dużą popularność, no bo byli właśnie oni nastawieni. Ciągle była ta rozmowa o tym niewolnictwie 100 lat wcześniej, ciągle były te wypominania, no do tej pory jeszcze chcą reparacje nawet od wszystkich białych Polaków, których powiedzmy 3/4 z Polaków, no to w sumie nikogo nie przywiozła do zbierania ziemniaków w Polsce i dlaczego ma za to odpowiadać? Jeszcze Amerykanie tam po 5-10 pokoleniach, no to jeszcze można powiedzieć, że mogliby płacić reparacje, no ale dzisiejszy podatnik, który powiedzmy przyjechał 10, 20 czy 50 lat temu, czy jest dzieckiem emigrantów, no to zdecydowanie nikt nie powinien płacić żadnych reparacji niewolników. No ale dlaczego mówię o tym, o muzułmanach, o czarnych? No dlatego, że jak oni byli wysyłani do Wietnamu, żeby tam walczyć z tym komunizmem, no to oni byli za komunizmem. Bardzo często oficerowie byli znajdowani z kulami produkcji amerykańskich w tyle głowy. Tak jak mówią, z niewolnika nie ma robotnika, tak samo z takiego rekruta, no to nie ma żołnierza. No i to się zrobiło, to wszystko, że jest to wojsko dobrowolne, wolontariuszy, ochotników i tak dalej, i tak dalej. No teraz
tąpnęło Ameryka. Ameryka, obrona wojskowa, no to w zasadzie ciągnie się na tej zasadzie, na tych starych zapasach. Ogólnie Clinton niszczył obronę narodową, Muhammad Obama niszczył ochronę narodową, Biden niszczył ochronę narodową. Także wojsko jest niszczone przez demokratów, przez komunistów, przez socjalistów. No i teraz, żeby ta cała demokracja, żeby niezależność utrzymała się, no jak się patrzy na Rosję, na Chiny, no to to jest spore zagrożenie. To jest spore zagrożenie, no i teraz wygląda na to, że zaczynają się budzić, że po prostu sytuacja w siłach zbrojnych osiągnęła dno. Starają się robić najróżniejsze akcje, reklamy i tak dalej, żeby przekonać młodych ludzi, że mogą znaleźć jakąś przyszłość w wojsku. No nie tylko żeby tylko kopać jakieś okopy i tam strzelać z tych okopów i być wysyłanych do Afganistanu czy do Iraku. Wojsko, no to potrzebuje. To potrzebuje szyfrantów, potrzebuje komputerowców, potrzebuje ludzi właśnie w łodziach podwodnych, potrzebuje pilotów. No w lotnictwie, no to pilotów to jest chyba 3-4%. Cała reszta, no to tam część obiera ziemię. Tak jak zwykle, część tam gra na fujarce, ale są mechanicy, są najróżniejsi fachowcy. Także jeżeli młody człowiek, który tam skończy, powiedzmy, szkołę średnią, no to bardzo często ma szansę zostać jakimś tam żołnierzem. Może się zadeklarować na 3 lata, czy na 20, w zależności od tego, jakie ma plany. No ekonomicznie, no to ci zawodowi żołnierze, no to mają przegrane i nie mają przegrane. No mogą kończyć studia na koszty podatnika, czyli tak zwany państwowy, jakich tam przerzucają z poligonów na poligony, z bazy na bazy, z najróżniejszych miejsc, no to w sumie nie ci szeregowcy, sierżanci i kaprale, ale powiedzmy ktoś po studiach, no to już oficerowie, no to mają normalnie takie no życie w budżetówce. Tyle tylko, że ciężko jest im znaleźć. Dużo jest nagonka w sumie w prasie, w telewizji, całej tej lewackiej jest nagonka na wojsko. Przez lata wojsko było niepolityczne, teraz się zrobiło bardzo polityczne, no i teraz bardzo się zrobiło lewackie. Tam po prostu, tak jak lewacy znaleźli, że mogą dużo zdziałać w kościele katolickim, że mogą zdziałać bardzo dużo na uczelniach, w prasie. No to i w sumie spenetrowali, wessali się w ten cały system wojskowy, korzystając bardzo dobrze materialnie, finansowo, żyją po prostu z tego. No i niszczą tą wolnorynkową Amerykę, którą każdy jakoś tam znał. To wszystko się zrobiło tak, że teraz wojskowi starają się zwrócić uwagę, czy tam proszą wszystkich polityków, proszą szkoły, instytucje religijne, rodziny, żeby zaczęły podkreślać to, jak ważne jest to, żeby Ameryka, żeby kraj, żeby naród miał swoje siły obronne. Kongres tak samo, żeby się zorientował jednak, że wojsko i obrona własnego narodu, własnego kraju, no to jest bardzo ważna, że rekrutacja jest bardzo ważna, żeby jednak otworzyć się na to. No zajmie to dużo lat, bo wszystko to zostało zapuszczone
odpuszczone, nie zwracali uwagi. W Ameryce na dzień dzisiejszy, no to jest naprawdę, są dwie Ameryki, kompletnie lewacka, no i konserwatywna. Konserwatywna, no to płaci podatki, idzie do wojska, służy, no a lewacka, no to podatków nie płaci, wysysa gdzie tylko może, niszczy te wszystkie instytucje moralno-etyczne, niszczy religię, niszczy rodzinę, niszczy wolność słowa i tak dalej, i tak dalej. Także, że te następne generacje, no bez jakiegoś dużego upadku, no to może się okazać, że Ameryka przykucnie na parę lat, no. Teraz te wybory międzyprezydenckie pokazały, że jednak jest ciągle wystarczająco dużo nienormalnych lewaków, którzy wierzą w ten marksizm, leninizm. Ta wariatka, ta młoda wariatka szwedka Greta oficjalnie się zadeklarowała, że jest marksistką. No i duża część Amerykanów właśnie deklaruje się komunistami, deklaruje się socjalistami. No wychowani są w dobrobycie. Wychowani są, przepraszam, przez to, że Ameryka jakoś pozwoliła im tutaj żyć i jakoś prosperować, no a oni nienawidzą Ameryki. No w Polsce też dużo jest łachudrów politycznych, którzy nienawidzą Polski, kochają. Wałęsa ostatnio powiedział, że w zasadzie Polacy powinni się słuchać Niemców, że Niemcy powinni przywodzić. Ten Donald Tusk przez umlaut również, no Niemiec do 6 roku życia nie mówił po polsku, tylko po tam kaszubsku czy po niemiecku. Także on też doprowadza do tego. Także Polska też ma połowę ludzi, którzy mówią po polsku, a nie mają szacunku, czy nie mają takiego celu, żeby Polska czy Ameryka była jakimś tam sukcesem. No dużo tych weteranów w Ameryce, no to oni mają w miarę dobrą opiekę. Jest dużo szpitali wojskowych. Jeżeli tam coś się dzieje, no to szpitale wojskowe zapewniają im opiekę. Taki weteran, niezależnie ile przesłużył tam 3 lata, czy 5, czy 15, ma prawo do zawsze do opieki zdrowotnej w ramach tego systemu weteranów. No jest to nieprzyjemna robota, trzeba powiedzieć. No tam przechodzą najróżniejsze tragedie, najróżniejsze stany. To wszystko jest skomplikowane. No ale wojsko jest potrzebne. Wojsko jest potrzebne, no i wojsko jest potrzebne, normalne. Wojsko jest potrzebne, nielewackie. Przepraszam, potrzebne jest po to, żeby po prostu naród mógł żyć, a kraj mógł istnieć. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Szczeczka do subskrypcji. Dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie. Głosujcie w 2024 roku. Jeżeli teraz głosowaliście w wyborach międzyprezydenckich, mam nadzieję, że głosowaliście na normalnych. No, nie zawsze dać radę się wygrać. Izba Reprezentantów przeszła w ręce konserwatystów, w ręce normalnych. Senat jest jeszcze tak 50-50, no i wiceprezydentka ma 51 głos, także to trochę komplikuje. Zobaczymy, jak to będą wybory prezydenckie. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Clintona, Bidena czy Muhammada, Baracka Obamę. Mam nadzieję, że głosowaliście na konserwatystów, że zarejestrowaliście się jako republikanie albo niezależni. No jeżeli głosowaliście na socjalistów, no to już chyba nie ma dla was żadnej możliwości zrozumienia sytuacji. No tak, także żyjcie, no i zobaczycie, co się będzie dziać.
działo, no mam nadzieję, że nie będzie kolejek jak w polskiej socjalistycznej Polsce, czy jak w Wenezueli, no bo socjalizm to zawsze doprowadza do głodu. Zdrowia dla normalnych.